Wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat z krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Maliniak, pozwól pan tutaj. A niech pan pozwoli, panie inżynierze. Zdaje się, że to ja pana prosiłem. Excuse me. Co to, wycieczki od rana pan oprowadza? Żadne wycieczki, panie inżynierze. To jest pana nowy zastępca na miejsce inżyniera Beka. Jak to Beka? Przecież to jest dziewczyna. Ja to też zauważyłem, ale pokazała mi. Skierowanie. Proszę bardzo, pani uprzejmie pozwoli. Pani pozwoli, nasz kierownik odcinka, pan inżynier Karwowski. Właściwie to ja pierwsza powinnam się przedstawić. Ale ostatecznie pani jest kobietą, tą zostałam skierowana jako pański zastępca. Inżynier Urszula Nowowiejska. Karwowski. Tak, a gdzie pani pracowała do tej pory? To jest moja pierwsza praca. W zeszłym roku zrobiłam dyplom profesora Nowowiejskiego ze sprężystości wiaduktów w Japonii. I ta budowa jest właśnie po linii moich zainteresowań. No tak, a jak u pani ze stażem? Jako staż zaliczono mi roczny pobyt w Japonii, w firmie Mitsuko Suki. Mitsuko Suki. Tak. Słyszał pan pewnie o tym. Budowaliśmy tory dla poduszkowców. Dla poduszkowców, panie tak. Maliniak, tak, obiło mi się coś o uszy. No proszę, proszę, pani inżynier, pozwoli. Warunki może u nas nie takie jak w firmie Mitsuko Suki, ale jakoś dajemy sobie radę. A jak stoimy z planem? Z czym? Z planem. Przecież to jest dopiero początek kwartału. No to co z tego? Pan pozwoli, panie inżynierze, żeby wytłumaczył pani inżynier. Był raz kasjer, który miał przeliczyć 50 000. Liczy. No. Liczy. No. Liczy. Tak. I doliczył się 10 000. I mówi, jak dotąd się zgadza, no to i reszta też się musi zgodzić. Rozumie pani? Panie Maliniak, rytmiczność wykonania planu jest u nas pewnym optimum, do którego dążymy, ale... No tak, tak też mówiłem, panie inżynierze. Najpierw się zgadza, potem jest krewa, a potem kampania, pełna mobilizacja rezerw, proszę pani. No a potem i tak wychodzimy na swoje, na jakiś dzień, 2 przed terminem. No a potem mamy nowy kwartał. Dobrze mówię, panie inżynierze? Panie Maliniak, chwytaj się pan za ten swój trójnóg i do roboty. Tak jest, panie inżynierze, ale właśnie obiecałem, pani inżynier, pomóc w wybraniu stroju ochronnego. Czy nie panią uważną? Należy się pani ręcznik, 3 kawałki mydła i paczka ulung. To świetnie, bo ja mieszam właśnie ulung z elgrejem. No dobrze, to idźcie po ten ulung i do roboty. Kolega Maliniak pokaże pani drogę do magazynu. Bardzo proszę. S'il vous plaît. Pani Zosiu, proszę mnie natychmiast łączyć z dyrektorem Bartosem. Bardzo słusznie, panie inżynierze. Inżynier Karwowski do pana na wewnętrznym. Niech mu pani powie, że mnie nie ma. No normalnie nie ma mnie. Wyjechałem do ministerstwa, do komitetu, jak zwykle, tak. I nie wiadomo, kiedy wrócę. Pani Małgosiu, no jak ja mu spojrzę w oczy? No nawet przez telefon. Pani powie, żeby kierowca podjeżdżał. Może się pan już odwrócić. O, pardon. A co to jest? To jest mój znak identyfikacyjny. Aha. Ink Urszula Nowowiejski. A to drugie? To również moje nazwisko, tylko po japońsku. Proszę, jeden kask. To już jest inna sprawa. Bardzo praktyczna rzecz, a z czego to jest wykonane? Topione w plexiglas. Razem ze zdjęciem. Mhm. Nawet ładnie pani wyszła. A po co pani zdjęcie, jak tak każdy panią widzi? Bo to jest równocześnie rodzaj przepustki. Porównuje się zdjęcie z osobą. I wiadomo, że dana osoba jest uprawniona do wejścia na teren zakładu. No i proszę, co te Kitajcy wymyślili? Nie Chińczycy, tylko Japończycy. Ja ich tam nawet nie chcę odróżnić. Czy mam podpisać? Właściwie to załogę mamy dobrą jako taką, tylko duży procent żłobu. Niech się pan napije herbatki. Gorąca herbatka dobrze panu zrobi. Ulung? Ulung. Ulung najlepsza. O, pan dyrektor. Proszę, niech pan wejdzie. I bardzo dobrze. Panie Marianie, niech pan się troszeczkę przejdzie i przewietrzy. Tam mamy takie małe tetaty z inżynierem. Tak pan siedzi i siedzi, tylko mięśnie panu zwierczają. No. Zapalicie, inżynierze? Nie, dziękuję bardzo. Co, znowu rzucacie palenie? Nie, mam swoje. No i co? Doigraliśmy się, co? Tak. Wiecie, jaki procent absolwentów Politechniki w obecnej pięciolatce stanowią kobiety? 40. Śmierć milionów jest faktem statystycznym, ale śmierć poszczególnego człowieka jest tragedią. 40% to nawet dobrze brzmi w gazecie. A potem przychodzi do mnie na budowę i co ja mam zrobić? Co mam powiedzieć, że Wardowski, członek egzekutywy, jest konserwatystą, wrogiem równouprawnienia, staje na poprzek postępowi i w ogóle, że tkwi w marazmie? Nie. A wszystkiemu wy jesteście. Co ja mam było z Bekiem? Toście się za jego żonę brali. Potem się chłop zjeżył i powiedział nie. Gdyby nie było u nas wolnego etatu, to posłałbym ją gdzie na inny odcinek, albo bym w ogóle powiedział, nie mamy etatu. Chociaż to by nic nie pomogło, bo ona przyszła z własnym etatem. Właściwie z dwoma etatami było. Jednym z ministerstwa od Henryka Nowowiejskiego, a z drugim naukowo-badawczym z Politechniki od profesora Nowowiejskiego. Co, mam wojować na dwóch frontach? Chwileczkę, chwileczkę, panie Marianie, jeszcze nie skończyliśmy. Ale mnie w nogi ciągnie. Gdybym wiedział, że mam chodzić, to bym wziął obuwie filcowe. No to niech pan skoczy do szaszłykarni, niech pan się tam weźmie kiełbaskę z rożna na mój rachunek. No, no dobrze. No moja rada, inżynierze, ustawić ją odpowiedzialnie, ale ubocznie. Centralnie, a jak najdalej od decyzji. Na poprzedniej godzinie wychowawczej, w związku z tym, że jesteście ostatnią klasą szkoły podstawowej, rozdałem wam formularze dotyczące wyboru zawodu. Ministerstwo musi mieć wstępną orientację, jaki nacisk występuje na poszczególne kierunki szkolenia zawodowego. Niestety, niektórzy z was potraktowali to bardzo niepoważnie. Kowalska, wstań, wstań. Cytuję. Ogólny kierunek dalszej nauki. Kowalska odpowiada sport. Proszę bardzo. Mamy przecież w kraju wielkie sportsmenki, takie jak... Tak. Jak? Katolik. Tak, katolik. Bez względu na wyznanie. Każda dziewczyna może uprawiać sport. Ale kim chce być Kowalska? Specjalność w zawodzie. Trener boksers. Piotrkowski. Jak ci się to podoba? Mi się wydaje, że Kowalska ma szansę. Na rękę kładzie całą klasę, jest oburęczna w wyciskaniu, przychodzi lekko 85 kg, jest inteligentna, musi tylko trochę popracować nad nogą. Siadaj. Karwowska. Co sądzisz o decyzji swojej koleżanki? Ja się nie znam na sporcie, panie profesorze, ale myślę, że każdy powinien robić to, co kocha. A Hania kocha boks i zna wszystkie wyniki. Siadaj. Więc mogę cię, Haniu, zapewnić, że szkoła zrobi wszystko, żeby ci to utrudnić. W końcu mamy takie piękne zawody jak pielęgniarstwo... Tak, tylko tam wszędzie będą za mną wołali olbrzymka i fantoma. Spokój! Siadaj, Kowalska! Natomiast większość chłopców chce być szatniarzami, kelnerami, recepcjonistami, taksówkarzami, windziarzami w hotelu Forum. O, a Włodarski pisze, że chce być rencistą. Włodarski, wstań, wstań, wstań! Co masz na swoje usprawiedliwienie? Mogę rozwinąć temat. Proszę cię, proszę, rozwijaj, rozwijaj. Do wyboru zawodu rencisty skłoniła mnie analiza spotykanych w życiu postaw występujących z systemu wartości. Można z grubsza powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z dwoma postawami. Postawą rywalizacji, czyli tak zwaną competitive way of life, i postawą impulsywną, polegającą na pełnym przeżywaniu życia. Tę drugą postawę reprezentują hipisi i renciści. Rencista ma czas zastanowić się nad sobą, nawiązać kontakt z przyrodą, jest wolny od pogoni za karierą. Poza tym w mojej rodzinie wszyscy są rencistami i mnie się to bardzo podoba. Chodzimy tylko na spacery, czytamy sobie książki, słuchamy płyt. To jest pomysł. Panie inżynierze, jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieć straszne opóźnienia. Ale o co wam chodzi? Inżynier Nowowiejski jest świetnym fachowcem, zna się na rzeczy i ma praktykę zagraniczną. Ja tego nie dziękuję, ale widzę, co się dzieje. Zrób to tylko, że bardzo dziękuję, bardzo, bądź łaskaw, bardzo mi przyjemnie. Chłopaki się mistrzą, że nawet ich regulować nie można. A człowiek się, kurka, woda krępuje, no nie? Czyście zwariowali, kobiety nie widzieliście. Pani Zosia jest z nami od początku budowy trasy maszynkowskiej i źle jest. No ale pani Zosia jest odstrzelana, nie? Bo jak ona przyszła do nas pierwszy raz, to ja pamiętam, jak Maciaszkowi taki elementarz wygadała, że tych wyrażonek szukał słownik nie znalazł. No i bardzo dobrze, trochę kultury wam nie zaszkodzi. Panie inżynierze, nie jesteśmy przeciwko kulturze w miejscu pracy, ale nam chodzi o rytmiczność. Jak ja mam do chłopaków mówić za każdym razem, weźcie do roboty, bo was obcym dole, to my daleko nie zajedziemy. Nie stwarzajcie mi tu sztucznych problemów, tylko bierzcie się do roboty. Panie inżynierze, kiedy będzie najbliższa narada produkcyjna? Narada? W jakiej sprawie? No, okresowa narada załogi. Z wnioskami, dyskusją. Wie pani, u nas jak ktoś ma wniosek albo pomysł, to przychodzi do mnie, do baraku i mówi. I uważa pan tę formułę za wystarczającą? Bo ja mam pewne spostrzeżenia, obserwacje. No to słucham pani. Ale ja bym chciała w szerszym gronie, wie pan. Chodzi o postulat współuczestnictwa w zarządzaniu, tak teraz szeroko dyskutowany. Na przykład w Japonii Mitsuko Suki bardzo tego przestrzegano i to dawało znakomity efekt. Codziennie rano po odśpiewaniu hymnu przedsiębiorstwa było 10 minut współuczestnictwa. Pani Urszulko, jak pani trochę dłużej pożyje, to zorientuje się pani, że u nas jest 24 godziny współuczestnictwa. Bo jak się nie wyrobimy, to nikt nie dostanie 13 pensji. Od dyrektora zjednoczenia aż po panią Zosię. Bardzo się panu dziwię, inżynierze. Nie krzycz, tak ojciec pisze referat. I co, i będzie truł w telewizji? Nie, będzie truł u siebie, znaczy u siebie ma jakąś naradę. Stolarskiego ojciec był pokazywany w telewizji. Stolarski, to w magazynie? Mhm. I co on tam robił? Masz. Nic, domagał się natychmiastowego uregulowania problemu cypryjskiego. Stolarski? No i bardzo dobrze. Kawy. Stef, trzecią już pijesz, serce ci wysiądzie. Bądź spokojna, ale ja jej pokażę. Przyszpiluję ją takimi wskaźnikami, o których ona nie ma pojęcia. Spokojnie, Stef. Mitsuko Suki. Ale ja mam tylko neskę. Mitsuko Suki. A swoją drogą, jak tak przejrzałem te wszystkie dane, to obliczyłem, że mamy całkiem niezłą wydajność pracy. Sam nawet byłem zaskoczony. Tak? A w jakim wieku jest twój zastępca? No jest po studiach. No ale tak konkretnie 30, 40? Nie, no znacznie mniej, tak 24, 5. No, no Stefciu, no to czego ty się boisz? Przecież to jeszcze dziecko. No swoją drogą dziwię się, że takie młode dziewczyny, uważaj, skierowują na tak odpowiedzialne stanowiska. Dużo było o tym mówić, ale trzeba przyznać, że depczą nam po piętach. Na młodsze klasy też mieszają. Nie pij zimnego mleka. Wychodzą wcześniej i wiążą nam wszystkie buty razem sznurowadłami na supy, a później mama ma do mnie pretensje, że się spóźniam do domu. No to czemu nie powiecie tego wychowawcy? Bo myśmy im wcześniej poobcinali wszystkie guziki od part, jak nie było geografii. I ty brałeś w tym udział? Nie, ja tylko zagadywałem woźnego. Rozmawiałam z nim o partyzantce, żeby odwrócić uwagę. Wiesz, wstydziłbyś się o partyzantce. Powiem ojcu. Potem. Kawy, 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 kawy. Dziękuję towarzyszowi Karwowskiemu za wygłoszenie referatu. No i myślę, że jest to materiał, do którego warto się ustosunkować w szczerej i pryncypialnej dyskusji. A więc proszę bardzo, kto chce zabrać głos? Proszę. Proszę bardzo. Towarzysz, proszę bardzo. Nowowiejska, tak? Towarzyszka Nowowiejska, proszę bardzo. Mogę mówić z miejsca. Proszę bardzo. Ja tu pracuję od niedawna i dlatego z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam referatu kolegi inżyniera Karwowskiego. Robiłam sobie pewne notatki, wyszczególniłam niektóre dane. Dobry wieczór. Czy zastałam inżyniera Karwowskiego? Nie, męża nie ma w domu. Może coś przekazać? Pani pozwoli, że się przedstawię. Proszę bardzo, niech pani wejdzie. Mąż powinien niedługo wrócić. Proszę bardzo, proszę, proszę. Moje nazwisko Nowowiejska. Inżynier magister. Karwowska, magister. Miło mi. Dziękuję. Ale czy nie przeszkadzam? Nie, nie, proszę bardzo. Mąż powinien niedługo wrócić. Poszli do kina z dziećmi. Miał jakieś kłopoty w pracy i mówił, że musi się odprężyć. Bodajże na składankę Bolka i Lolka, czy coś takiego. Ale proszę, proszę, niech pani poczeka, powinien niedługo wrócić. A może napijemy się herbaty? Ale czy ja nie przeszkadzam? Nie, nie, skąd? Przecież mówiłam. Pani coś studiuje? Nie, nie, tak przeglądam literaturę fachową, wie pani, żeby nie wypaść z obiegu. Może wstawić dowody? Ach, proszę bardzo. To jest dla pani męża. To znaczy dla inżyniera, bo przyznam się szczerze, że przyczyną dzisiejszego zdenerwowania to chyba ja jestem. Tak? A co się stało? No, mieliśmy naradę produkcyjną w biurze. Pani się orientuje, że razem pracujemy. Aha. No i w paru punktach pozwoliłam sobie nie zgodzić się z inżynierem. To znaczy z jego referatem. O, ale niech się pani tym zupełnie nie przejmuje. Proszę, niech pani siada. Mój mąż ma tyle wyrozumiałości dla młodych, a przy tym jest tak doskonałym fachowcem, że na pewno potrafi wybaczyć wszystkie błędy wynikające oczywiście z braku doświadczenia. Zresztą wszyscy się ciągle uczymy. Mnie na przykład profesor Koziello, słyszała pani zapewne. Koziello. Nie? Bardzo wybitny hydrolog, proszę pani. Ciągnie do siebie, to znaczy do swojego instytutu. Ale ja uważam, że jeszcze do tego nie dojrzałam. Oczywiście myślę też o doktoracie, ale uważam, że jeszcze za wcześnie. Nie lubię sytuacji na wyrost, proszę pani. Czy to księgozbiór inżyniera? Tak, tak, taka zbieranina. Trochę beletrystyki, trochę historii, no i oczywiście fachowa literatura męża. Oczywiście na przykład horyzonty techniki, na przykład rok 52. Ale zaraz, tu było jeszcze coś nowszego. Dostał od syna na gwiazdkę w zeszłym roku. O, fizyka dla dociekliwych. Dostał od dziecka. Bari, syn szarej wilczycy. Mąż bardzo lubi tego typu literaturę, to go bardzo odpręża. Ale jeszcze gdzieś to było coś nowszego. Zaraz. Pani magister, czy mogę być z panią całkowicie szczera? Co się stało, pani inżynier? Od czego by tu zacząć? Chwileczkę. Na początku chcę panią zapewnić, że nie ma w tym nic personalnego. Stanowisko zastępcy pani męża traktuję zupełnie przelotnie. Chcę po prostu zdobyć trochę praktyki i potem pójść gdzieś dalej. A więc nie ma mowy o żadnym podgryzaniu, wygryzaniu i w ogóle jak się to wszystko nazywa. Pani miałaby podgryzać mojego męża? Każdego można wygryźć. Ale ja uważam inżyniera Karwowskiego za wysoce uzdolnionego fachowca i znakomitego organizatora. Są sprawy, w których go wręcz podziwiam. Na przykład umiejętność współżycia z załogą. Ale świat idzie naprzód. Po prostu przyszłam tu po to, aby na gruncie zupełnie prywatnym zaofiarować mu swoją pomoc. Jak to pomoc? To z nim jest aż tak źle? Przeciwnie, jest bardzo dobrze. Jego pozycja w zakładzie jest nie do podważenia. No. Ale kto stoi w miejscu, ten się cofa. A na tym księgozbiorze o dogonieniu światowej czołówki nie ma co marzyć. To co pani chce zrobić? Pani magister, ja skończyłam Politechnikę niedawno. Tak się złożyło, że byłam w najlepszej pracowni u profesora Nowowiejskiego. Nowowiejski. A, Nowowiejski. Tak, tak, obiło mi się o uszy. Mam dostęp do najlepszej literatury, najnowszych czasopism. A jak mąż stoi z językami? No... Rosyjskiego uczył się w szkole, proszę pani. Potem zapisał się do metodystów na angielski. Ale wie pani, urodziła się córeczka, także nie włada biegle. Ale ma duże zdolności do języków. W zeszłym roku, kiedy byliśmy w NRD, to po 2 tygodniach, proszę pani, już mówił kilka słów. To bardzo dobrze. O, zdaje się, że idą. Madziu, żałuj, że tego nie zobaczyłaś. Mówię ci, no ten Bolek i Lolek to jest bomba. Przecież w telewizji to jest ostatnie tango w Paryżu. To trzeba w całości zobaczyć, to dopiero robi wrażenie. Wspaniałe. Co? Ja się tak odprężyłem, że zapomniałem o tej idiotce Mitsuko Suki. Co cicho, no co, że oni w Japonii zużywają mniej drzewa, a co mają kwitnącą wiśnią szalować? Dobry wieczór, panie inżynierze. Jeżeli chcesz znać moje zdanie, to oni mają rację. No, sprawa zresztą jest szersza i nie dotyczy tylko ciebie, ale nas wszystkich. W ogóle naszego pokolenia. Z tego co widzę, wynika, że przestajemy już lecieć rozpędem. Jak to rozpędem? No, rozpędem młodości. Rozpędem, którego nabraliśmy w szkole i teraz wchodzimy w coś w rodzaju wieku granicznego. Nie jesteśmy już niestety tymi młodymi, którym należy się miejsce w życiu, ale przeciwnie. Dla nowych młodych musimy stać się czymś w rodzaju autorytetu. Samą energią już się nie pociągnie, bo oni mają jej po prostu więcej, no. Biologia, mój stary. No to co? Mam się dać tak zepchnąć? Nic podobnego, ale przypomnij sobie. Jak zaczynałeś pracę, to miałeś świadomość, że nad tobą stoi szef, starszy od ciebie, bardziej doświadczony, który w razie czego skoryguje twoje błędy. A teraz nie ma nikogo i ty jesteś tym starszym i bardziej doświadczonym. A ja ci powiem, że po dzisiejszej naradzie, jak ona palnie jakiegoś byka, to ja nie tylko jej nie skoryguję, ale jeszcze tak rozdmucham, że w całym przedsiębiorstwie będzie głośno. Ale i wtedy przegrasz. Przegrasz, bo zamiast stać się dla tych młodych człowiekiem, do którego można mieć zaufanie, staniesz się ramolem, którego wcześniej czy później odstawią na bocznicę. Ale zanim nie odstawią na bocznicę, to jeszcze dam jej w kość. Ale nie wygłupia się, stary, no przecież mówimy poważnie. A co ty? Co ty? Uważasz, że powinniśmy się przed nimi płaszczyć, podlizywać im się, przepraszać, że jeszcze żyjemy? Ale nic podobnego. Stefan, chodzi tylko o to, żeby się utrzymać na grzbiecie fali. No a co to znaczy być na grzbiecie fali? To znaczy czytać, interesować się, a nawet wyciągać od nich to, czego myśmy nie zdążyli, czy nie mieli czasu przechwycić. Rozumiesz? If you can't find it, join it. Co to znaczy? No właśnie. Czas najwyższy, żebyś to zrozumiał także w wersji angielskiej. To znaczy, jeżeli nie możesz tego pokonać, to się przyłącz. A ty co, Bolek i Lolek? Ale zastanów się, ona mi tłumaczy, żeby robotnicy nosili jakieś tam plakietki z nazwiskami i fotografiami. No przecież to jest wbrew naszej naturze, charakterowi narodowemu. Napisy, numery, mrowisko. A jak ja chcę naprawdę podciągnąć wydajność, tak, to ja muszę podejść do robotnika, wziąć go na bok i powiedzieć: panie Stachu, wiesz pan jak jest. Ja mówię panu prywatnie, że musimy to wykonać. Ha? Rozumiesz? Nie jako kierownik, ale właśnie prywatnie, bo u nas się liczy stosunek człowieka do człowieka. I dzisiaj, kiedy cały świat zagonił się w tej numeryzacji, standaryzacji, komputeryzacji, to my jedni mamy szansę wyjść z tego obronną ręką. O, i tak mi mów. I w tym punkcie masz nad nią przewagę, bo jesteś stary praktyk i masz dobrze w głowie. Proszę cię bardzo. Ale musisz przyznać jej, że ona też ma gdzie indziej swoje mocne strony. Coś powąchała, coś zobaczyła, wyciągnij to od niej. A nie obrażaj się jak Szurkowski na szosdę. A jeśli chodzi o to, to w porządku. Dobrze to pani zarzuciła. Aha, przy okazji. Dostałam ostatni numer Experimental Construction i robiłam sobie pewne wyciągi dotyczące naszych problemów. Gdyby to pana zainteresowało, moglibyśmy się spotkać i wspólnie to przeanalizować. Experimental Construction? Bardzo chętnie. A kiedy pani proponuje? Nie jest wszystko jedno, może być dziś wieczorem. A gdzie? Niech pan wpadnie do mnie około 7. To jest mój adres. Nie, Stefciu, co to nie? Przecież mówiłeś, że idziesz do pracy, że to jest dalszy ciąg twojej pracy, no właśnie, więc powinieneś być ubrany jak do pracy i nie ma powodu, żebyś się przebierał. Ale jednak pierwszy raz idę do kogoś, to jest pierwsza wizyta. Na wizyty małżeństwa chodzą razem, Stefciu. Ona jest na tyle kulturalną osobą, że gdyby chodziło o wizytę, zaprosiłaby także i mnie. No to co, w fufajce mam iść? Nie w fufajce, tylko tak jak jesteś, normalnie. W polo. Polo już jest niemodne. Polo jest dobre pod budkę z piwem. Stef. Czy ty nie rozumiesz, że powinniśmy unikać wszelkich dwuznaczności? Ja rozumiem, ona jest inżynierem, ale jest również kobietą i to dużo młodszą od ciebie. Nie chciałabym, żebyśmy wracali do spraw, o których oboje woleliśmy zapomnieć. No tak, no to co? W którym polu mam iść? Brązowym czy granatowym? To w którym jesteś? Szare. W tym? W szarym. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do inżynier Nowowiejskiej. Proszę bardzo, pan pozwoli. Kogo mam zaanonsować, panience? Inżynier Stefan Karwowski. Proszę bardzo. Niech pan spocznie, panie inżynierze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry panu, panie inżynierze. Dzień dobry. Przepraszam, że Katarzyna kazała czekać, zamiast od razu zaprowadzić do mnie do pracowni. Ale ona ciągle się bawi jeszcze w te mieszczańskie ceregiele, nie rozumiejąc, że my jesteśmy po prostu budowlańcy. Niech pan siada. Ja właściwie mieszkam w Krakowie, a to mieszkanie to tylko taka mała prowizorka. A całe mieszkanie należy do dziadków, to znaczy do profesora Nowowiejskiego. Tego z Politechniki. Nie. Na Politechnice jest mój stryj Wacław. A dziadek wykładał u Wawelberga, potem był w Zurichu, a teraz jest w PANie. Aha. No właśnie. To jest ten numer, o którym panu mówiłem. Niech pan zwróci uwagę na to rozwiązanie. Interesujące to bardzo. Napije się pan czegoś? A co pani ma? A na co pan ma ochoty? No, taki Coca-Cola. Z lodem? A nie, bez lodu, dziękuję. A ja sobie strzelę żydko sokiem grejpfrutowym. Robiliśmy to sobie w czasie, Japończycy za tym przepadali. Nastawimy coś? Ja przy pracy konsumuję ogromną ilość muzyki. Puszczę panu coś, co pan od razu pokocha. Glena Millera. Czata noga czuczu. Z tym retro. No, dla mnie to nie jest retro. Mnie za to z ZMP chcieli wyrzucić. Przepraszam bardzo, panienko. Pani profesorowa prosi na kolację. Przekąsimy coś. To nam dobrze zrobi. Nasza rodzina już od kilku pokoleń jest rodziną budowlańców. Mój ojciec pracował z inżynierem Kierbedziem. I mimo, że nie przelewało się u nas w domu, bo było nas 6 braci, w tym 4 inżynierów, prawda? No, mimo tego ojciec wysłał nas do... Dziękuję. Wysłał mnie na studia inżynieryjne do Dorpatu. Ale może pan pozwoli jeszcze bulionu. Katarzyno, proszę podać panu inżynierowi. Ależ nie, ja naprawdę już dziękuję. Niech pan nie odmawia, nie. Kiedy przypomnę swoje czasy akademickie, to pamiętam, że wszyscy mieliśmy wtedy wilcze apetyty. No a później zacząłem współpracę z inżynierem Kwiatkowskim, przyszłym ministrem Rzeczypospolitej, już niepodległej. No i wtedy wybudowaliśmy Gdynię. Ależ Sasza, nie zanudzaj młodych, przecież oni mają swoje własne sprawy. Młodzi zawsze są pyszalkowaci. Taki sam był zresztą jej ojciec, tak? Nasz młodszy syn, profesor Stanisław Nowowiejski z Akademii Górniczo-Hutniczej. Tak. Ojciec Urszulki. Ale myśmy także mieli swoje szklane domy. Jeden może tylko Max był zawsze realny. Nawet miałem mu to za złe. Max jest naszym starszym synem. Prowadzi przedsiębiorstwo budowlane w Szwecji. Svenska Betonveraj. Niech pan sobie wyobrazi, że kiedy mu napisałem, żeby wziął Urszulkę do siebie na 2-3 lata, żeby stanęła na nogi, to ten obwieś odpisał mi, że woli, żeby sobie poeksperymentowała na tutejszych budowlach, zanim mu tam coś u kapitalistów zawali. Ale przecież, jak rozumiem, inżynier Nowowiejska była na praktyce u inżyniera Nowowiejskiego. Ale u Norberta. Inżynier Norbert Nowowiejski jest bratankiem profesora Aleksandra Nowowiejskiego, no, mojego męża, a stryjem Urszulki. To znaczy bratem ojca pani Urszuli, czyli profesora Stanisława Nowowiejskiego z Krakowa. Nie. Gdyby tak było, to byłby dyrektorem Henrykiem Nowowiejskim z ministerstwa. Ale Norbert jest stryjecznym bratem. No oczywiście Stacha. To ja poproszę tego bulionu. Dobrze. Panie inżynierze! Dobry wieczór, panie inżynierze! Na naszej ulicy odradnej dziewczyncy narywać, knywać. Jedzie pan? Zatańczymy, no. Jeszcze raz. Ole. Już. Nie ma. Bez dyskusji, dyskusja skończona. Jedzie pan z elmami i cała jego rodzina. Ciach. Proszę bardzo, panie inżynierze. Syn. To moja mordyczka najkochajsza, taka moje pychy, takie młody. Bardzo przyjemny synek. Aby buzie! No to gratuluję. A które to już jest? W sumie? Tak. W sumie razem. 7. A z moją żoną 4. Coś to widać. Nie spróbować pani. Wykapane pycho moje, no. Wykapane. Chodź. Jakoś się marszczy, no. To też po mnie. Ale pan to jest odważny człowiek, panie Walędziak. W dzisiejszych czasach... O, właśnie. W dzisiejszych czasach, panie Karwowski. Ja postawiłem na dzieci. W pojedynkę dzisiaj pan nic nie znaczy. Ale jak już jest ich 7, to zobaczysz pan. Takie niepozorne nazwisko, co? Walendziak. A popamiętają go. No, ja to nazwisko też od pierwszego kontaktu z panem pamiętam. Dobrze. Owszem, nie powiem. Doszedłem do czegoś. Proszę pana, ja tak porównując siebie do mojego starego, to wie pan co, że ja jestem przy nim Einstein? Albo inżynier Sołdek? Mój stary wiedział tylko 3 rzeczy. Gdzie wypić, gdzie zjeść i gdzie poprawić. A ja? Proszę. No ale i pan jeszcze po jednym, panie Tośku. Proszę bardzo. Mnie się też wydawało, że jestem Sołdek, że Bóg wie, do czego doszedłem. Ale powoli widzę, że jestem w wielkim błędzie. Ani się człowiek obejrzy, jak mu młodsi na plecach siedzą. A jaki oni mają start? Ja się pół życia uczyłem tego, co oni mają podane gotowe. W tabelach, wykazach, wykresach. Experimental Construction. Szkoda gadać. I dlatego ja wierzę w rodzinę. Jak ja ich dobrze rozstawię, to mnie nikt nie wskoczy na plecy. Ani młody, ani stary. Jednego dam do wojska na zawodowego. Jednego z częściami zamiennymi. Córka już jest, jako uczeń w delikatesach. A resztę to takich rozrzucę, żeby uchwycić kluczowe punkty. Bardzo dobrze. A tego smyka, jak mnie poniesie fantazja, to i na profesora wyuczę. O co? A ja. Profesor Walędziak. Stroi? Aha. Profesorek, a pocałuj tatuńka. Piliście? Nie, nie piliśmy. Pracowaliśmy. Przecież czuję, że piłeś. Owszem, piłem, ale z walędziakiem. Syn mu się urodził. Gdzie Marek? Co ty chcesz od Marka? Przecież dziecko śpi o tej porze. Lekcję czy odrobił? Nagle o 10 w nocy przypominasz sobie lekcję Marka. Pozwolisz, ja tu... A, ty chcesz zmienić temat. Siadaj tutaj i mów, co robiłeś z tą swoją panią inżynier. No, czego się od niej nauczył? Owszem, no, nauczyłem się tak? Więcej niż ci się wydaje. Aha. Gdzie są jego zeszyty? Ale Stefan, spokój się. Zobaczymy. Proszę bardzo, polski język. Proszę bardzo. Rozmowa między panem, wójtem i plebanem, a dalej zeszycik pusty. Proszę bardzo. Matematyka, pusty zeszycik. Nie ma nic. A, botanika. Proszę, pisana uwaga. Źle się zachowuje na lekcji. Proszę bardzo, zobacz, jak twój syn się uczy. Stefan, spokój się, upiłeś się z tą swoją panią Jerzy. Przychodzisz po nocy i dziecko szykanujesz. Po pierwsze, ja się wcale nie upiłem. Po drugie, piłem z walędziakiem. Z walędziakiem? A po trzecie, ty chyba sobie naprawdę nie zdajesz z tego sprawy, co się dzieje. Tam, na dole, rośnie profesor. Gdzie na dole? Na dole. Na dole rośnie profesor. Mnie, młode pokolenie, chce odstawić na bocznicę, a Marek ma puste zeszyty, tak? I to jest w porządku. Marek! Marek! Kim chciałbyś zostać? Budowlańcem. I bardzo słusznie. Tak, odbije się od niej i skoczy jeszcze wyżej. Tak, zobaczysz. Tak, odbije się, a ty tymczasem weź prysznic i spokojnie połóż się spać. Dobrze, ja wezmę prysznic. Proszę. Ale wiesz, nie przypuszczałem, że Marek myśli tak rozsądnie. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, dobry wieczór. A co pani teraz robi? Ale mieszkam tu obok. Zamieniłam swoje M6 na M1 z dopłatą w bonach PKO. Kupiłam sobie overlock. Będę tu overlockowała obok państwa. Jezus Maria. Nie. Niech się pani nie obawia, to jest overlock elektroniczny z wbudowaną automatyczną pamięcią. Tak, bo wie pani, że ja już z pamięcią to trochę słabiej. Tak, ale po co ja tu właściwie przyszłam do pani? Aha, czy może mi pani pożyczyć szklankę cukru? A naturalnie, tak, proszę bardzo. Dziękuję pani. Tak, mnie właściwie cukier jest niepotrzebny, ale pomyślałam sobie, że sąsiedzi zawsze pożyczają od siebie cukier na szklanki, więc skorzystałam z okazji, przyszłam do pani. Pan inżynier jakby nie w sosie. Mąż ostatnio ma bardzo zły okres. Czuje się zagrożony. Przeżywa jakieś stresy. A to ja dziękuję za cukier, bo pewnie pani wypieka. Jak to wypieka? No, placek ze śliwkami. A co ma wspólnego stres męża z plackiem? O, proszę pani, widzę, że pani nie zna podstawowych zasad współżycia rodzinnego. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Wszyscy dookoła szaleją, biegają z kąta w kąt, popłakują po kątach, no nic, wypieka. Po chwili zapach roznosi się po całym domostwie i centralny układ nerwowy nastawia się na trawienie, a nie na przeżywanie jakichś abstrakcyjnych problemów. Pracowałam jako pomoc domowa u profesora Nowowiejskiego. No i proszę pani, kiedy profesora nazwano w bardzo poważnym angielskim fachowym piśmie szarlatanem i oszustem, profesor pobiegł do gabinetu porządkować papiery przed samobójstwem, a profesorowa do kuchni. Po chwili, proszę pani, wszyscy siedzieliśmy przy placku. A profesor nawet poprosił o dokładkę. No, ma pani śliwki? Świeże czy suszone? A to wszystko jedno. Mogą być nawet z kompotu. Czy jest pani pewna, że to pomoże? Proszę pani. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Ale rolę kobiety w domu może wykonywać tylko prawdziwa kobieta. Istnieje kolosalna różnica między zawodem a rolą kobiety w domu. Można mieć zawód generała artylerii, a rolę myszki w domu. Zawód siostry miłosierdzia, a rolę kata w domostwie. Pani ma jaki zawód? Jestem magistrem hydrologii, mam zamiar się doktoryzować. Na hydrologii, nawet doktoryzowanej, nie oprze pani szczęścia rodzinnego. Natomiast, mówiąc między nami, rola mężczyzny w domu jest podrzędna. Za to ich sukcesy zawodowe mają znaczenie podstawowe. Oczywiście tylko dla nich samych. Jak pani sądzi, czy taka brytwanka wystarczy? O ile zdążyłam przyjrzeć się inżynierowi, to w zupełności. I może pani być zupełnie spokojna. Do widzenia pani. Do widzenia, dziękuję pani. Do widzenia. Wie pan co? Mimo że trwało to tylko miesiąc, to jednak poczułam sentyment do tej budowy. W końcu to moja pierwsza praca. Przecież rozumie pan, że nie mogłam zrezygnować z takiej okazji. Oni tam stawiają na młodych i kiedy zwrócili się do mnie z propozycją, to z żalem serca, ale nie mogłam odmówić. Ale jak się to rozwinie, to będą tam potrzebne nowe etaty. Ja nawet myślałam o panu, bo człowiek z praktycznym podejściem byłby tam bardzo na miejscu. Ja raczej tam siebie nie widzę. Dlaczego? No oczywiście musiałby się pan trochę przestawić, ale ta placówka ma ogromne perspektywy. To my będziemy ustalali normatywy dla całego budownictwa, doskonalili kadry, wdrażali nowe metody. A kto tym kieruje? Inżynier Oskar Schröder. To jest mój prawie znajomy ze studiów. Był asystentem u profesora Nowowiejskiego. Całkiem młody człowiek, jeszcze przed 30. Gratuluję i życzę pani sukcesu. Powiem panu w tajemnicy, że mamy zamiar się pobrać. Dziadek jest z tego bardzo zadowolony, ale projekty kazał mi podpisywać Nowowiejska. Wie pan, na co im są tradycjonaliści? No to pani Urszulo, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wiecie, jaki jest procent zużycia drzewa szalunkowego w Japonii? 10 razy mniejszy! Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.